Niezwykły orszak Trzech Króli Warszawa. Orszak Trzech Króli w tym roku symboliczny. Z powodu pandemii orszak Trzech Króli w stolicy ma w tym roku formę symboliczną. Po modlitwie Anioł Pański na Placu Zamkowym, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, trzej królowie udali się na Plac Piłsudskiego, aby pokłonić się Jezusowi w symbolicznej szopce. Hasłem tegorocznego orszaku Trzech Króli są słowa z jednej z pieśni Jana Kochanowskiego: Panu dzięki oddawajmy. Z powodu pandemii w całym kraju nie ma dużych wydarzeń, ale więcej mniejszych. Pandemia, która dotknęła cały świat i Polskę, wpłynęła również na kształt tegorocznego orszaku. Idziemy mimo wszystko radośni, nie tylko po to, aby zachować tę tradycję i nie przerwać jej, ale idziemy z modlitwą za tych wszystkich, którzy pomagają nam ten czas przeżywać: władze państwowe i samorządowe, lekarzy, pielęgniarki, całą służbę zdrowia, a także za chorych, powiedział kardynał Nycz. Skromność naszego dzisiejszego orszaku jest porównywalna do skromności tego żłóbka, który był w Betlejem. Proste, zimne, pewnie i brudne miejsce i tam stała się największa rzecz w historii świata: Bóg stał się człowiekiem, dodał. W Warszawie główny orszak ma charakter symboliczny. Nie chcąc tworzyć zgromadzenia, nie zostały zbudowane sceny, rozdane korony i śpiewniki. Po modlitwie Anioł Pański, którą poprowadził na Placu Zamkowym kardynał Kazimierz Nycz, trzej królowie wsiedli do królewskiego pojazdu i wyruszyli w stronę Placu Piłsudskiego, aby pokłonić się Jezusowi w symbolicznej szopce. Cały scenariusz opiera się na tekstach polskich kolęd. W tym roku pojazd Trzech Króli ma kształt łodzi z wysokimi masztami, na których powiewają flagi w trzech orszakowych kolorach. Są tam także umieszczone trzy trony królewskie, a przed każdym z nich jeden z darów: mirra, kadzidło i złoto. Łódź jest ciągnięta samochodem osobowym z PL Zamkowego i za Gwiazdorem dotrze na PL Piłsudskiego, gdzie odbędzie się jedynie symboliczny pokłon. Pochód orszaku można śledzić w internecie na stronie www.orszak.org. Można również obejrzeć wcześniej przygotowane materiały reportażowe opowiadające o orszaku Trzech Króli. Pierwszy orszak Trzech Króli w Polsce ruszył w roku 2009. W 2020 roku w wydarzeniu wzięło udział ok. 1,3 milionów uczestników w 872 miejscowościach w kraju. Podobne orszaki organizowane są obecnie także za granicą. Najważniejszym punktem świętowania jest msza święta, która rozpoczyna lub kończy orszak.